Cóż, niestety już na wstępie spieprzyłam, gdyż nagrałam część filmiku z wyłączonym mikrofonem. To jest mój grzech główny, oprócz tego czasem tracę ostrość, ale chyba dziś jestem ostra. I w ogóle już zaczaiłam, o co chodzi, bo czasami komentujecie pod filmikiem, jesteś ostra i ja zawsze zastanawiałam w ogóle, o co chodzi. A to chodzi o to, że właśnie tak sama do siebie czasem mówię w filmiku, czy ja jestem ostra. No i już wyczaiłam i już rozumiem wasze komentarze. Wybaczcie, trochę zajęło, żeby to zakapować. W każdym razie, żeby to przyspieszyć, mam już na buzi podkład. Jest to Dior Skin Star w kolorze 020. Przepraszam, że mi się tego nie udało nagrać. No przepraszam, jestem głupcem. Mam tego podkładu osobną recenzję na kanale, więc zresztą tam można zobaczyć jego nakładanie, to jak wygląda. Bardzo go lubię, aczkolwiek jest trochę bladawy, ale tak mi dzisiaj pasuje. Dzisiaj jestem jakaś taka blada i wypilingowana. Potem na powiece mam już cień z Kiko 214. To jest taki ładny, jasny beżyk i mam też pod łukiem brwiowym z Inglota kolor 353, jak widzicie, jest taki jaśniejszy, taki bazowy, jasny beż, ten jest bardziej zbliżony do koloru mojej powieki, tak jak widzicie, mam to na powiekach. Aha, i mam jeszcze też na powiekach bazę pod cienie z Inglota. Mówiłam, że dopiero ją testuję i no jest okej, okay, no cienie się na niej trzymają, nie wyrównuję kolorytu, bo ona jest przeczysta. Ktoś mi tu się dobija do drzwi, ale już go nie ma, także nagrywamy dalej. Także wciąż ją testuję, nie jestem pewna, czy jest fajna, czy jest niefajna. Dosyć droga, chociaż jest jej dużo, więc już nie będę zrzędzić z tymi cenami inglotowymi, ale nie wiem, dopiero ją testuję. No i cóż, może przejdźmy dalej do gwoździa tego makijażu. Jest to cień Bitten i jest to cień niestety z Make Up Geeka. Dlaczego niestety? Też wiem, że te cienie są, a czy ciężko, nie ciężko, dosyć ciężko dostępne i możecie sobie iść do sklepu i go po prostu kupić. Można je zamówić na stronie oryginalnej Make Up Geeka, to jest amerykańska strona, ja nie wysyłałam na cały świat. Nawet ta przesyłka nie jest taka bardzo droga i te cienie same w sobie też nie są drogie, ale cały ten proces tak dalej jest problematyczny i trwa to wszystko bardzo długo. Starałam się znaleźć jakiś odpowiadający temu kolor w mojej kolekcji, niestety nic z Inglota nie znalazłam. Dorwałam, wyciągnęłam ze zgliszczy moich szuflad jakieś dwie stare paletki ze Slika. To jest O Naturel, a to jest Monaco. I w tych paletkach, a czy tak, najpierw ten Bitten, który właśnie mi spadł, ale jest, to jest ten kolorek. To jest taki matowy, ale bardzo taki, nie wiem, satynowy, z takim jakby delikatnym połyskiem, jeśli już to widać, taki czerwonawo-brązowawy kolor bliżej nieokreślonych. Z paletki Monaco, tutaj ten kolor w kącie jest do niego bardzo podobny, jeśli chodzi o kolorystykę. Natomiast konsystencja jest dużo gorsza. Ten u góry to jest ze Slika, ten na dole to jest Make Up Geeka. Jak widzicie, ten Make Up Geek jest taki bardziej brązowawy jednak. I jeszcze jedna ze Slika, paletka O Naturel, nie umiem mówić. To jest ten tutaj taki ciemny brązik, jego sobie dam pod spodem. I on jest na samym dole, on jest bardziej brązowy i bardziej ciemny. Natomiast to są chyba najbardziej zbliżone cienie, jakie mi się udało znaleźć tego Bitten. I jeszcze jeden z paletki z Kiko, jakiejś takiej Addictive Song ona się nazywa. I to jest ten tu, ten kolorek. Tylko on będzie taki bardziej... Ta konsystencja jest fajna, lepsza niż tych ze Slika, ale jest taki bardziej fioletowawy, mniej taki brązowawo-rudawy, nie wiem, nie umiem tego koloru Bitten określić, ale jest bardzo fajny i co jest najważniejsze, bardzo fajnie się z tymi cieniami pracuje, super jest pigmentacja, ale przede wszystkim fajnie się je blenduje. Strasznie szkoda, że są tak trudno dostępne, ale jeżeli wiecie, chcecie zamówić więcej cieni albo zamówić z koleżanką, to wam się to rozłoży, ta przesyłka, tylko się chyba czeka z 2 albo 3 tygodnie, przynajmniej do UK z wysyłką, także to jest wkurzające. Ale ogólnie są do zdobycia. I biorę na pędzelek 250 z Coastal Scent. Nawet nie wiem czemu, ale sięgam po niego częściej niż po Maca 217. Jakoś tak podświadomie. No i zaczynamy od małych ruchów w zewnętrznym kąciku, jakby w załamaniu. Jak widzicie, jak tego cienia Bitten się tak mało nakłada, to on jest dosyć jaskrawy, a przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. Taki jest czerwonawy? Czerwonawy, no. Na pewno ciepły. Natomiast tutaj w tym opakowanku nie wygląda taki bardzo ciepły cień. Okej. Okay. Nakładamy go tam oczywiście ile chcemy, ile nam się podoba. Ja mam po prawej mojej, czyli po tej tu stronie okno, a po tej drugiej nie mam.
i obawiam się, że ten makijaż może mi wyjść krzywo, ale chcę, żebyście widziały tą stronę, chociaż dobrze, żebyście widziały to, co robię, no. Nie ukrywam, że przyszłam z pracy i zmyłam makijaż i nie jest mi potrzebny kolejny makijaż oka dnia dzisiejszego, ale chciałam nagrać tutorial, gdyż jestem słuchająca. Słuchająca, bo prosiłyście w sumie, parę z was chciało zobaczyć ten makijaż, więc widziałam, a co mi tam, szaleństwo. No i tak, to jest strasznie ględzę, bez sensu dzisiaj, przysięgam, że nic nie piłam, ani nie paliłam, zresztą nie palę niczego, więc to akurat nic dziwnego. No, tak jak widzicie, on jest taki dosyć naprawdę czerwonawy, ale nie bójcie się, zaraz będziemy ten kolorek czymś odrobinkę gasić. Ja sobie go jeszcze gotuję z drugiej strony, spróbuję. Powiedzmy, że plus minus jest to, albo tego nie ma. Nieważne. Może zrobię sobie tylko jedno oko. Może zrobię jedno oko. Będzie dla mnie szybciej i dla was też pewnie będzie mniej ględzenia. Dobra. Teraz kolorkiem, który będzie kolejnym, jest Inglot, kolor 319. To jest taki bardzo jasny, zgaszony róż. I ten róż tutaj nakładamy. To jest znowu taki dosyć zimny kolor, dlatego nam fajnie skontrastuje z tym cieplutkim, cieplutkim make-up geekiem. Nakładamy go tutaj na to naszą, tą powiekę taką ruchomą, tak to się ruchomo chyba nazywa. I w ogóle słońce nie będzie zachodzić, więc muszę to skończyć, zanim mi słońce zajdzie. Teraz kolor z Inglota 363. No to jest taki 363, no taki brunatny, brudny kolorek troszeczkę, ale ja go bardzo lubię. I może tego sobie wezmę na tego Maca 217, bo on jest bardziej precyzyjny i tylko tu w załamaniu. I makijaż, który wam się podobał, on był w tym filmiku chyba ze szminkami takimi jak Kylie Jenner. Tylko wiecie, jestem w makijażu taka jak w gotowaniu, czyli robię wszystko bardzo impulsywnie i po prostu wrzucam wszystko, co mam pod ręką i takie robię wszystko na czuja, wiecie, bez przepisów i bez tutoriali i bez niczego, zresztą z wszystkim tak robię prawie w życiu. I ogólnie jest spoko, ogólnie często mi się udaje wybronić sytuacji, ale ciężko jest potem coś takiego powtórzyć, więc bardzo prawdopodobnie ten makijaż będzie trochę inny niż tamten, po prostu nie pamiętam czego używałam, ale tak postaram się odtworzyć. To jest kolejny cień Inglot, kolor 348. On jest taki zimniejszy, znowu taka szarość brunatna, ale taka trochę bardziej zimna, żeby troszeczkę to wszystko nam ochłodzić. No przy takich makijażach takimi czerwonymi, pomarańczowymi cieniami właśnie fajnie jest to zrównoważyć i dodać odrobinę jakiegoś zimnego cienia, żebyśmy nie wyglądały tak szaleńczo, jakbyś miały obłęd w oczach, chociaż ja i tak często tak wyglądam nawet bez tego. No. I co teraz? Co teraz chciałam? Ten cień z Inglota początkowy 353, czyli ten tak jasny beżowy. I troszeczkę jeszcze sobie rozblendujemy te granice. Okej, okay, wydaje mi się, że tam była ta ruchoma powieka bardziej rozbielona, a zrobiłam to prawdopodobnie bielą skobą. To jest kolor 101. To jest po prostu biały matowy cień. Nic dodać, nic ująć. I tu mam jakiś pędzelek kupione kiedyś w Rossmanie, nieznanej marki, prawdopodobnie marka Rossman. I tutaj wewnętrzny kącik i troszkę jeszcze na ruchomą powiekę, aczkolwiek nie za mocno, żeby sobie tych kolorowych cieni ładnych nie za bardzo nie przygasić, rozbielić, cokolwiek. Cokolwiek, rozcieramy. No, jakoś tak. Pewnie wiele dziewczyn użyłoby tutaj właśnie cienia perłowego. No i oczywiście można go użyć, albo jakiegoś metalicznego. Ale jakoś, nie wiem, dobrze mi się nosi ten makijaż właśnie z samymi matowymi cieniami, bez żadnego błysku. Nie wszystko musi się błyszczeć, no nie? Nie wiem, czy to był ten makijaż, ale improwizuję. Jeszcze raz wracam może do Bitten. I ten sam pędzelek z Costelsa. Troszeczkę sobie tego ciepełka tu dodam. I
co? No i kombinujemy, no w takim makijażu chodzi o to, żeby kombinować, dopasowywać, rozcierać to, jak to chcemy rozetrzeć i dodawać takich kolorów, żeby nam to wszystko pasowało całościowo. Może ten jeszcze jasny różowy z Inglota tutaj? O, 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 coś wychodzi. Okej. Okay. Wydaje mi się, że nie miałam tam zrobionej kreski eyelinerem, gdyż ostatnio jestem bardzo leniwa i w ogóle nie robię takiej kreski eyelinerem, ale prawdopodobnie miałam czarną kreskę zrobioną zwykłą kredką czarną, którą zaraz gdzieś wypatrzę w moim burdeliku. Czy mam tu czarną kredkę zwykłą? Zwykłą czarną kredkę jakąś? Mam, jest. Kredka L'Oreala Infallible. Czarna, taka co ma taką gumową końcóweczkę, a tu jest taka zwykła czarna. I co? Jak najbliżej linii rzęs nią wjeżdżam. W nią wjeżdżam na jak najbliżej na linię rzęs. Właściwie między rzęsy nią o sobie tu jadę. Będzie miałam trochę rozcierać, więc to nie musi być jakieś kunsztownie wykończone. Jak najbliżej. Jak lubicie szerszą, to szerszą. Jak węższą, to węższą. Możecie sobie tak od dołu trochę tu. O Jezu, chociaż ja jestem za lewa, żeby to zrobić. Okej, okay. Plus minus mamy. I teraz wezmę ten mały pędzelek z Nanshi prawdopodobnie. No i czymś sobie to rozetrę. Czym by sobie to rozetrzeć? Jak myślicie, co sobie tu wziąć? Nie wiem, może jakiś ciemny brąz? Może jakiś ciemny brąz wezmę. Co to mi wyszło? To mi wyszedł Inglot 3629, ale nie wiem, czy on będzie dobry. Spróbujemy. No nie rozetrę. Nie rozdziera tego zbyt dobrze. Tak już lepiej. Może tym bitem jeszcze trochę czerwonym to porozcieram. O, fajny teraz efekt. No tak jak widzicie, metodą prób i błędów. Fajny efekt wydaje mi się, że to teraz będziemy czyścić, to nie patrzcie, ale fajnie ta kreska była taka rozstarta tym czerwonawym cieniem. Fajnie dała efekt, tak mi się wydaje. A przynajmniej mnie się to podoba. Muszę to jakoś zetrzeć, czy to tak zetrę? Patrzcie, nawet się udało. Dobra, zaraz sobie może dokończę drugie oko na szybciora i do Was wracam, bo zaraz mi światło, słońce zajdzie, a muszę to tak dokończyć, wiecie, jak na rozgrabnie. Dobra, powiedzmy, że obydwie strony mojej twarzy, w sensie, że oczy wyglądają mniej więcej podobnie, aczkolwiek jest tu naprawdę, naprawdę ciemno w kamerze, wydaje się, że jest jaśniej, to dobrze, dzięki Bogu. No i co? I może teraz sobie nałożę trochę korektora w końcu pod te moje oczyska. Potem umalujemy dolną linię oczu, rzęs, brwi, rzęsy, pucki, a co? Dobra, powinnam oczywiście najpierw wyczyścić to wszystko z cieni, zanim nałożyłam ten właśnie piękny korektor, ale pomyślałam o tym za późno. No, chciałam Was się w ogóle spytać, bo kilka z Was sugerowało jakieś spotkanie gdzieś, może kiedyś? Nie wiem, czy w ogóle byłyby chętne osoby i czy uważacie to za dobry pomysł. Ale jak tak, no to dajcie mi znać, może nie wiem, napiszcie skąd jesteście i gdzie byście ewentualnie chciały się spotkać. No, ja tak ogólnie mieszkam w... No, ktoś tam chodzi. W Londynie, no jak jestem w Polsce, to jestem bardziej na Śląsku, czasem Kraków, to nie jest daleko. Ale jakby było dużo ludzi na przykład z Łodzi, to można by było się wybrać do Łodzi, czemu nie? Wycieczka. No, także dajcie znać, co o tym myślicie i skąd jesteście i gdzie byście ewentualnie widziały takie spotkanie. W Londynie można by chociażby za tydzień zorganizować. Tak jak mówię, tu jestem. W Polsce troszkę ciężej, ale też często bywam, także myślę, że można się gdzieś zgrać. No. A nie powiedziałam, że użyłam tego korektora co zawsze, czyli Clarins Instant Concealer bodajże. Jest spoko, bardzo wydajny, trochę za jasny, ale daje radę. No i wszystko to Beauty Blenderem potem daję, zwalczam. Jest problematyczne, bo wygląda to wszystko w kamerze całkiem inaczej niż na lusterku, a czy w lusterku, które mam tutaj obok. Będzie dobrze. Dobra. Jeszcze dolna linia rzęs. To będzie totalna improwizacja, ale wezmę sobie ten ciemny cień z Inglota
329 i tu ten taki wewnętrzny, zewnętrzny, w sensie kąciczek, tak może do połowy, jak myślicie, do połowy wyciągniemy. Drugie oko to samo. Powiem wam, że to drugie oko, jak nie ględziłam do was, poszło mi znacznie szybciej, co nie powinno być dla mnie żadnym zaskoczeniem, ani też dla was. Rozetrę sobie trochę tym cieniem bitem. Ładnie, ładnie, ładnie wygląda, ładnie. Nie spieprz tego, nie spieprz tego, dziewczyno. Widzicie, jak jest już etap makijażu, że już wszystko wygląda ładnie i już prawie idealnie. Chcę jakąś taką kropkę nad i postawić i nagle wszystko jest spieprzone. Nie wiem, czy tak macie, ale ja tak mam bardzo często. To jest cień 348 z Inglota, którego już używaliśmy, bo panowie też się już teraz malują. Dajemy na zewnętrzny kącik. Rozetrę to czymś, co mam czyste pod ręką. Co to jest? To jest Maestro 497. Nie polecam wam zbytnio tego pędzla, ja go prawie do niczego nie używam. Jak jest pod ręką, no to tak jak widzicie, jest czysty, to nim sobie coś rozetrę, ale ogólnie nie jest za fajny. Jest dosyć długie to włosie, takie miękkie i właściwie, nie wiem, może mój kształt oka nie daje się temu pędzlowi wykazać, ale ja za nim nie przepadam po prostu. Dobra, i dziwnie mi się nim rozciera, jakoś mi to nie pasuje. Ok, i wracamy jeszcze z tego pędzla i może biały cień, weźmy sobie biały. I tak sobie to wyjedźmy. Ale porozcieramy. Wiecie, no makijaż to jest wolna amerykanka, co komu się podoba, co komu pasuje. Tak sobie to zinterpretujcie. I tak sobie zróbcie, jakimi cieniami macie. Jeszcze raz tą kredkę czarną wezmę sobie z L'Oreala. I tutaj linia wodna. I między rzęsy sobie wjadę, bo to jest dosyć ważne, żeby nie zostały nam takie białe, łyse prześwity między rzęsami, bo rzęsy wtedy wydają 3 razy rzadsze. La 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 la. Okej. Nie wiem, nie jest to najbardziej udany makijaż oka na świecie, w moim przekonaniu, ale no mniej więcej to tam miałam tam w tym filmiku. Co jeszcze teraz dodaję? Teraz jeszcze dodaję ten Inglot 348. Jezu, nie umiem po prostu czytać. To mi się wydaje, że ten kącik troszeczkę przyciemnie jednak. Chyba lepiej. I drugi spróbuję tak samo, chyba w live view bardziej, bo tu jest tak ciemno, że naprawdę nie widzę. Ale nie będę ględzić i zrzędzić. Rozetrzyjmy to czymkolwiek. Okej. Mniej więcej to mamy, chociaż jedno oko jest krzywe i widzę to, że jest krzywe, ale nie chce mi się już z tym bawić, macie zarys całej sytuacji. Zrobię sobie teraz brwi. Czym sobie zrobię? Zrobię sobie Golden Rose kredeczką 408, która jest stępa, tak jak widzicie, ale nieważne. Tak sobie po prostu pojadę pod włos i z włosem. Takie dziwne uczucie, jak się pod włos te brwi jedzie. I wyczeszę sobie jedyną słuszną szczoteczką do wyczesywania brwi, która właśnie mi gdzieś umknęła w moim burdelu na biurku. Jest. To jest kredeczka z Catrice i jej genialny, absolutnie genialny grzybyczek. Muszę w końcu zakupić koniecznie tą kredkę, bo mówię o tym od pół roku i jeszcze jej nie zakupiłam, ale widzicie, jak oszczędzam cały czas od pół roku, jeszcze je swoją oszczędzam. Au, robię spustoszenie się je. No tak wyglądam na co dzień, nie jestem idealna i nie mam nigdy idealnych brwi, ani makijażu oczu, ani włosów, ani niczego. Ale jest mi z tym dobrze, powiem wam szczerze. Dobra, co teraz? To teraz może sobie zróbmy rzęsiska. Podkręcę sobie zalotką, czego też nie robię codziennie, żeby sobie rzęs nie zepsuć, ale to jest zalotka z Shiseido, taka z zmienianymi gumkami.
O Boże, to nie jest przyjemne, nie oszukujmy się. A czy to jest takie dziwne uczucie? To nie jest jakieś strasznie nieprzyjemne ani bolesne, ale to jest takie dziwne. Powodzenia. No. I użyję sobie dwóch maskar, ażeby rzęsiska były grubsze, nie chcę mi się jeszcze rzęs przyklejać. Najpierw gwerlę ten Maxi Lash, dam sobie go tak bardzo blisko nasady, bo on fajnie pogrubia. I kilka warstw blisko nasady rzęs. Żeby je tak, wiecie, przyciemnić i pogrubić u nasady. Powiem wam, że używam Revita Lash, którego koniecznie muszę zrobić recenzję na kanale. I wszystko spoko, wiecie, że rzęsy mam takie dosyć długie i fajne, przez to, tylko wyłącznie przez to, bo normalnie nie są długie i fajne. A i teraz Dior Show Iconic, Iconic Overcurl Mascara, będę teraz kręcić nią. No, ale używam tego Revita Lash i jedyną wkurzającą rzeczą jest to, nie wiem, czy to jest moje jakieś znowu jazda, czy tak rzeczywiście jest, że rzęsy jak mi wypadają, to wypadają mi po prostu kilka koło siebie i mam potem takie łysy plasmy, nawet tutaj mam tak w drugim oku. Że wypadło mi chyba kilka rzęs tych długich koło siebie i no i mam łysy placek, nie? Także nie rozumiem. Nie rozumiem, czemu wypadają koło siebie. No i teraz dolne, tą samą Diorem. Strasznie fajna jest ta maskara, powiem wam, jak lubicie takie, jak nie jest wam żal na maskary. To jest spoko. Ja wydaję więcej na maskary, bo mi naprawdę łzawią oczy. I zamiast eksperymentować z 15 tańszymi, bo naprawdę kupić jedną droższą. To się na mnie naprawdę na bardzo, bardzo, bardzo długo starczają, no. Nie chcą mi się wykończyć. No i daje naprawdę fajny efekt. Przynajmniej tak mi się wydaje, przynajmniej mnie się podoba, mnie się ma podobać. Mam nadzieję, że wam też się podoba tak naprawdę, no. Skrycie. Dobrze, i jeszcze drugie oko, tą Guerlain najpierw. I ten Dior. No i wiecie, wszystkie takie fioletowe, różowawe makijaże będą świetnie podkreślać. Zwłaszcza, czekajcie, bo się mamy, zwłaszcza zielone oczy. Jasne oczy, jasno-błękitne oczy. Myślę, że będą wyglądać absolutnie zjawiskowo z takiego makijażu. Ale z ciemniejszymi też możecie spróbować oczami. Zawsze mi się podobała taka uroda kobieca, wiecie, takich bardzo bladych dziewczyn z ciemną prawą oczu i z ciemnymi włosami i z jasnymi, takimi niebieskimi, jakby zielonymi oczami. Tak to ślicznie wygląda. Zawsze tak zazdrościłam. Ja mam za bardzo czerwoną mordę, żeby mieć taką jasną cerę i ciemne włosy. I wyglądam, jakbym była bardzo chora. Ale po prostu dziewczyny z taką urodą, po prostu pięknie, pięknie. Pięknie to wygląda. Brawa dla mnie, że nie przeklełam, chociaż miałam ochotę, zaraz sobie to zetrę, jak mi się zatrze. Na razie na to po prostu nie patrzcie, bardzo was proszę. I co sobie jeszcze może dokończymy, mam trochę buźkę, już się mogę może oddalić i teraz wyostrzyć. Czego by tu użyć? Mam pod ręką chyba te inglotowce. Inglotowce HD, może sobie ich użyjemy, inglotowców. Z jakimś pędzlem, jak jakiś wypatrzy w miarę ogarnięty. Może sobie spróbuję tego właśnie na Nancy, bo jeszcze takich głębiej nie próbowałam. A czy zrobiłam ich test na żywo, ale potem go nie używałam do tych pudrów, bo ich na co dzień po prostu nie używam, bo mi się nie chce. Więc spróbujemy najpierw ten 505. Pięknie. Piękna plama. Chyba są trochę za szare te pudry dla mnie. Jednak jest słonko, świeci, jest lato. Ja wolę się tak przybrązowić na złoto, wiecie, nie tak na szaro konturując. Ale zaraz z tego wybrniemy. Boże, pięknego mam absolutnie kleksa na oku. Nie mam dnia na konturowanie dzisiaj. Chyba muszę zmienić pędzel po prostu. No, ale użyjmy sobie... Nie mogę na siebie patrzeć. Idę zmyć to z oka i zaraz wracam. Dobra, kryzys na oku mniej więcej zażegnany, chociaż jeżeli wiecie, że tam była kropka, to zobaczycie, że tam teraz nie ma kropki i za dużo cienia, ale nieważne, nieważne. Mamy pewną ideę tego, jak to miało wyglądać.
Wzięłam sobie pędzel na taki ten z Real Techniques Cheek Brush. On jest taki troszeczkę spłaszczony, bo jakoś go lubię. Jakoś mi się bardziej sprawdza w takich kwestiach. Dobra. Wykończymy sobie to jeszcze wszystko i przybrązowimy troszkę tym pudrem z Chanel Le Beige numer 030. To jest taki bardzo ładny, ciepły kolorek. I to jest taki właśnie puder też wykończeniowy, lekko matujący, ale on nie daje nam takiego tępego matu. Fajnie tak ociepla skórę, daje takie lekko satynowe wykończenie. Ma zapach dosyć intensywny. Ale najbardziej pachnącym kosmetykiem z tych wszystkich, które mam na twarzy, nie uwierzycie, ale jest ten tusz do rzęs. On tak pięknie pachnie kwiatowo i takimi perfumami, że normalnie właśnie teraz coś robię i czuję ten tusz do rzęs, chociaż mam na nim warstwę innego tuszu, ale jest bardzo fajny. I wykończę już to wszystko pudrem z Hourglass Ambient Lighting Powder w kolorze Diffuse Light. Mam jego osobną recenzję na kanale, to sobie można zobaczyć, o co ho z tym pudrem. No, ale to jest właśnie puder wykończeniowy, czyli on nie matuje, natomiast pozwala jakby podkładowi utrzymać się dłużej. Jak widzicie, nie zabija glowu, tylko daje taki fajny jakby zdrowy połysk cerzy. No, ciężko to określić tak naprawdę. I to jest to. Strasznie jasna jest ta kamera, dlatego tak trochę wyglądam blado, ale na żywo nie wyglądam aż tak strasznie blado, obiecuję Wam. Co, może jakąś jeszcze szmineczkę, jaką, co myślicie? Jaką szminkę? Może jakąś fioletową znowu polecieć z czymś? Szybka rozkmina. Właściwie pasujemy tego makijażu te usta, które teraz mam, ale może zaszalejemy z czymś szaleńczym, co wy na to? Sobie balsam, bo miałam na ustach. Biorę sobie konturówkę z MAC-a i to jest kolor Night Moth, czyli ćma bodajże, takie. I jedziemy. To jest ciemny kolor. I tak wygląda sama Night Moth. I teraz dam sobie szminkę z Top Shopu, kolor Ruthless. To jest kolor. To jest kolor. Piękny lipcowy makijaż, proszę Państwa. Teraz to sobie zrobię, sobie wezmę białą szminkę z Inglota, taką we wkładzie, to jest kolor 100 i trochę sobie na środek ust to nałożę. Trochę rozjaśnimy. Tą konturówką poprawię. Tam, żeby było bardziej matowe, ciemne, czyli na granicach. No i co? To jest końcóweczka. Efekt podoba mi się ogromnie. W sumie dodałam sobie chyba troszeczkę, wiecie co, trochę różu sobie dodam. To jest ten Romance z Makeup Geeka, Cheek Brushem z Real Techniques. I tylko troszeczkę sobie może ożywię tą twarz. No, trochę to będzie wyglądać mniej martwo i mniej gotycko. No ale co Wam mogę powiedzieć? Na pewno zaskoczycie ludzi takim makijażem na letniej imprezie. Dobra, dzięki bardzo za oglądanie. Patrzcie, takie długie, strasznie ględzenie. Mam nadzieję, że tutorial Wam się czegoś przyda. Dajcie znać, co myślicie o tym spotkaniu. Będę się wziąć za łapki do góry. Jestem też na fejsie, Instagramie i Snapchacie, jeżeli chcecie mnie widzieć troszeczkę częściej. I co? I dodaję 5 razy w tygodniu teraz filmiki, więc zapraszam do subskrypcji. I do zobaczenia bardzo, bardzo niedługo. Pa!